dzień dobry, dzisiaj zaczynamy Vlogmas. W tamtym roku Vlogmasa u mnie nie było. W tym roku będzie, ale niestety wersja okrojona. Zobaczymy, ale planuję mniej więcej raz w tygodniu dodawać taki zbiorczy film. Mam nadzieję, że ci chyba tacy najbardziej wierni widzowie, którzy są ze mną od dawna, będą najbardziej zadowoleni. Jak widzicie, u mnie choinka już jest mniej więcej od tygodnia, ponieważ robiłam kampanię świąteczną. Niestety nie uda mi się kręcić codziennych vlogów, bo wiecie, teraz w ciągu tego roku założyłam jeszcze jedną firmę, no i po prostu przy dwóch firmach pełnoetatowo jest ciężko jeszcze nagrywać te vlogmasy, montować, robić miniaturki, no myślę, że to jest zrozumiała sprawa. Zobaczymy, czy będzie bardzo świątecznie, ponieważ w tym roku postanowiłam być bardzo minimalistyczna, jeżeli chodzi o wszelkie zakupy, więc przyznam szczerze, że mam na razie bardzo małe to moje mieszkanie, w sensie nie jest aż tak małe, ale wiecie, bym chciała jakieś takie wielkie ozdoby, a tutaj nie ma na to miejsca za bardzo, więc stwierdziłam, że po prostu bez sensu wydawać pieniądze, także w ogóle nie wiem, co będzie się działo w grudniu tutaj, zobaczymy, to jest pełen spontan, nie planowałam żadnych aktywności, bo zawsze co roku jak kręciłam vlogmasy, to całe życie było dostosowane pod vlogmasy, a tutaj po prostu będą takie filmy grudniowe, co u mnie słychać, jak przygotowania, jak zakupy świąteczne, prezenty na przykład, bo powiem Wam, że ja zawsze dużo wcześniej kupowałam prezenty, a teraz tak naprawdę mam dopiero kilka, ale mamy 1 grudnia, więc mam jeszcze trochę czasu i uwaga, tak się prezentuje moja choinka. Jestem z niej bardzo zadowolona, dosyć nietypowe rozwiązanie, że jest tutaj w sypialni, ale no cóż, nie mieliśmy w salonie niestety miejsca, niedługo przyjeżdża nowa kanapa, więc tam się troszkę pozmienia. Także zapraszam Was do oglądania, ja właśnie lecę wyrabiać dowód, nowy miesiąc, nowe, wiecie, rzeczy, ja już od pół roku się zbieram z tym, także nie dowód, tylko paszport, jadę do urzędu, potem jadę do bazy pakować Wasze paczki, a wieczorem idę na event Lewisa, także zaczynamy! Rzusiku, ja idę do pracy, dobra? Także papa. No dobra, mogę Was oprowadzić po obozie, nie ma tutaj największego porządku, bo ostatnio u nas było Black Friday, więc pakowaliśmy paczki. Już Wam pokazuję, to jest nasza strefa dowodzenia, czyli miejsce pakowania paczek, przyjmowania zwrotów, wszystkiego w sumie tak naprawdę, szczerze mówiąc. Tutaj mamy strefę prasowania, mamy koszule, koszulki, już Wam kiedyś to pokazywałam, więc tak będzie na szybko. Tutaj jest, nie wiem, 1/3 mniej więcej nowej dostawy. Jakby to oglądacie, to już jest na stronie, także wpadajcie, bo naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy, na przykład taki jeansowy płaszcz albo jakaś skórzana kurtka. Tutaj rozstawiłam lampy, bo będę zaraz nagrywać TikToka, ale widzę, że ta albo nie działa, albo nie pali. Mamy sukienki, damskie rzeczy, koszule. W tamtej strefie jest mega ciemno, bo dzisiaj jest bardzo brzydka pogoda, więc nie będę wchodzić, ale mamy tutaj premium marynarki, spodnie, kurtki takie dłuższe i premium dział cały. Idąc dalej mamy tutaj spodenki, spódnice, kamizelki, bardzo cieszą się dużą popularnością. No i w kolejnym pomieszczeniu mamy właśnie bluzy, bez kaptura, z kapturem, kurtki. Większość z nich jest powystawiona, już te wszystkie na pewno na górze, swetry, marynarki, futerka, kors sztuczne, rzeczy na długi rękaw, takie longsleeve'y, polary i tam mamy już dział premium. No nie mamy najlepszej jakości świata, ale to dlatego, że jest mega już ciemno. Rafał wrócił z pracy, ja wróciłam z pracy dzisiaj osobno ogólnie, pracowaliśmy. Mamy tutaj, patrzcie, jakiego kandydata chętnego na wąchanie, co tu jest w środku. Mogę. No dobrze. Dzisiaj jest pierwszy. Otwieramy kalendarze adwentowe. I nie mamy za wiele tak naprawdę, bo ja już nie mogłam się doczekać, jeden otworzyłam. I mamy dwa, które przyrządziła dla nas mama Rafała własnoręcznie, więc nie wiemy, co jest w środku i prawdopodobnie są różne rzeczy, bo jest podpisane, który jest dla kogo. Zacznijmy od Jusa, bo się pan nie może doczekać, ja, mały. Otwieramy. Jusik, jedyneczkę, dawaj łapkę. Zobacz, co tu masz. Jak chcesz, jestem dzisiaj cały dzień w czapce, ale dlatego, że ja zaraz wychodzę z Jusem na spacer. Zobacz, co masz. Dobrze smaków, kochany. Lepszy kadr na pana Jusa jest. Poczekaj, Misiek. Okej, sprawdzimy, już udało mi się otworzyć. Czy pan Jusik będzie zadowolony? Tylko proszę pogryźć. Ojejuś, ale dobre. Ale dobre. Ostatni jest. Chyba dobre. Chyba Jusik poleca kalendarz. Tak, już nie mam. No nie wiem skąd to jest, bo to Jusik też dostał od mamy Rafała. No ale fajnie to wygląda. Faktycznie i myślałam, że będzie jeden smaczek, a tutaj no, kilka było. Tak pokazuje. Nie ma już Jusiczku, to na jutro. Nie, teraz będzie chciał. To na jutro. A! Ja się wstraszyłam. One są podzielone już pewnie, tak. Zresztą Asia mówiła. Któryś ma R, któryś ma A, ale ja nie wiem gdzie. Tu jest A.
nie widzę jedynki. A tu jest R, a ja mam tu jedynkę, więc sprawdzamy. Ogólnie pewnie ładnie by było, jakbyśmy je wyciągnęli, ale no jest mały bombelek. Tak. Taki tutaj łobuziaczek, otwieram, który chce mi zabrać, zobaczcie. Idziemy na spacer z Jusem, w sensie ja idę. A za chwilę jeszcze mam dosłownie niecałą godzinę, muszę się wyszykować, jakby zmienić tutaj make-up i wszystko. I idę na event Lewica, dobra? Raz, dwa, trzy. To samo będzie? Nie, ja dostałem chrupkę. A ja dostałam śliwkę w czekoladzie, ale ja uwielbiam. To są moje ulubione cukierki, ja razu wiem. Też lubię, ale ty już, kochanie, zjadłeś. Ty już miałeś swoją, ej. Zdrawiamy moją mamę i tak tego nie ogląda, ale może jej się kiedyś uda, bo jej każe. Słucha. Jus jest znowu podekscytowany, bo babcia ze Szczecina przysłała mu, słuchajcie, takie ubranka własnoręcznie robione, z guziczkami, z kieszonkami. Tutaj w ogóle jakby jest taki sweterek i jakby wystawała koszula. No przepiękne to jest, ale to już Jusik jest na okazję jakieś wyjściowe. Tutaj jest taka propozycja psia. Jusik miał z tamtego roku, ale trochę urósł niestety. Więc jeszcze jedna taka tutaj propozycja. A to jest super, bo to, słuchajcie, jest czapka. Jakby taka, nie czapka, a taki, jak to się nazywa, Rafał, ten teraz takie są te... Pompon. Nie pompon. Komin. A nie, no właśnie takie co Weronika. Kapturek. Kapturek, o. I to jest taki kapturek dla psa. Zobacz, jak ty będziesz wyglądał, no nie mogę. Więc mamy je otwierać, bo to są na 6 grudnia, także zostawiam podręcznikiem. No dla nas, ale są ukryte. Okej, pokażę wam mój outfit na event Lewisa. Oczywiście mam na sobie lewisy z Lumpexu, one są vintage i w ogóle to jest taka ciekawostka, że one mają chyba z 10 lat już. Naprawdę, to jest jedna z pierwszych zdobyczy, jeszcze mieszkałam w Szczecinie i je kupiłam. I nadal są o dziwo dobre, ale no muszę zdradzić, że kiedyś były dla mnie od dużo za duże. Więc musiałam przytyć na przełomie lat, ale teraz są idealne, więc super. Mam tutaj też kamizelkę z Lumpexu, taką garniturową. W sumie nigdy nie łączyłam jej z marynarką czarną i myślałam, że to może być fajna propozycja. Co prawda jest ciemno i tego efektu aż tak bardzo nie widać na nagraniu, ale bardzo mi się to podoba i też marynarka jest z Lumpexu za 2 zł. Na jakiejś wyprzedaży ją kupiłam. Torebka jest z Vinted Coacha i kosztowała, słuchajcie, chyba 10 zł albo 15. Kupiłam ją kiedyś przez przypadek, jak kręciłam film z Kasią o Vinted. I na nogach mam jeszcze buty, to jest moja nowa zdobycz z Kazara. Bardzo mi się podobają te botki, są ze skórki, mam tutaj takie srebrne wykończenie, bardzo tak zgrabnie wyglądają i są niesamowicie wygodne. Także to jest mój cały taki look. Chyba event nie jest taki bardzo strojny, także postawiłam taki bardziej codzienny look, tak mi się wydaje przynajmniej. Dzień dobry, jest dzisiaj drugi dzień tego vloga, jest ze mną Rafał, jest przed godziną 8, po 7, słuchajcie, a my jedziemy na dostawę, ale nie jest tak źle, bo normalnie czasami wcześniej zdecydowanie wyjeżdżamy, więc idziemy szukać do bazy, żeby były tam naprawdę najlepsze perełki, żebyście nie musieli wy tego robić, czekać w kolejkach rano, jeszcze jestem niepomalowana, ale potem... Niedobudzona trochę. Niedobudzona, naprawdę mi się ostatnio tak źle wstaje, o teraz... Jest imprezowy vibe na mojej twarzy, taki czerwony. Okej, poczekam, aż wyjedziemy z wiaduktu. I jak właśnie wrócimy do Wawki, to dzisiaj mnie czeka trochę taki świąteczny akcent, ponieważ w weekend robię świąteczną sesję, a w sumie nagrania dla jednej marki, więc muszę dokupić kilka rzeczy. Także pojedziemy na pewno do jakiejś galerii, gdzie jest pewnie jakiś action, Pepco, Teddy, zobaczymy. No i tam poszukamy, co słychać, chociaż ostatnio byłam, szczerze mówiąc, jak szukałam światełek i dużo rzeczy już jest przybranych. Także takie rzeczy trzeba szukać w listopadzie, jak chcecie mieć taki pełny wybór, ale dobra, zobaczymy, co nas będzie dzisiaj czekało. O, kwiatek tu jest, czekaj. Dobra. Rafał się roztańczył. Bo słuchajcie, wróciliśmy do Warszawy. W ogóle jestem w tym, co miałam wczoraj, ale kto tak nie zrobi, że rzucicie kamieniem, kurczę. Nie, powiem wam, że było tak wcześnie, że po prostu założyłam to, co miałam wczoraj na sobie, ale nie jest brudne, więc jest okej. I co upolowałam w Lumpexie? Ogólnie było dzisiaj wyjątkowo słabo. Czasami się tak trafia, że po prostu jedziecie i wrażą nic nie kupicie, a czasami jest super drop. I złapałam ugi. One jakby są w takim stanie śmiganym, ale nie najgorszym. Jedynie mają tutaj takie zagięcia, no ale to one się robią w butach po kilku razach noszenia. Jedynie co, muszę no je umyć. Ja w ogóle nie lubię za bardzo kupować butów w Lumpexie, ale stwierdziłam, że
Jeżeli chodzi o ugi, raczej nie wydam tyle na takie buty, bo już mam Immune Boots i Nuiki, a teraz jest po prostu na nie moda, więc boję się, że wyjdą za jakiś czas z mody. Chociaż, kurczę, nie sądzę, bo one są takie ciepłe, że ja od lat noszę emu i emu czarne mam, więc postanowiłam, że kupię te długie. Oczywiście te krótkie są modne, ale po prostu będę nosiła długie nogawki i nie będzie widać tych guziczków. Ale wydaje mi się, że one są dosyć urocze, mają fajny kolor, bo nie są takie kamelowe, jak teraz właśnie wszyscy noszą, tylko są takie bardziej, nawet dzisiaj mi pasują one dosyć. Nie jest to ten sam kolor, ale wiecie o co chodzi, taki bardziej w brąz. I one kosztowały 40 zł. I uwaga, jaką jedną z pierwszych rzeczy, złapałam taką UGG torebkę. W ogóle w lumpeksach można mnóstwo znaleźć rzeczy takich, ale to raczej na dropach, jakbyście chcieli. Trzeba jednak jechać na dostawę. I taka słodziutka torebeczka, stwierdziłam, że może się przydać mi do jakichś zdjęć właśnie, a jak nie, to najwyżej po prostu pójdę dalej w świat. Na pewno się nie zmarnuje, ale jest mega urocza, więc na pewno będę w niej chodzić teraz właśnie przez jakiś czas w zimie. I ona kosztowała 14 zł. Rafał tam dalej tańcuje. Także dla mnie udane, kupiłam dwie rzeczy marki UGG, a normalnie jest teraz bardzo, bardzo drogie przez to, że właśnie na nie jest moda, to nawet same UGG te krótkie podrożały chyba 200-300 zł w porównaniu do tamtego roku. I jak to jest takie dosyć dobre światło, to chyba przyniosę kalendarze adwentowe i sobie otworzymy tutaj kalendarze. Mam kurier! Asystenta. Nawet dwóch. Dwóch asystentów. O ile asystent to będzie teraz chętny bardzo otwierać. Ja też muszę otworzyć, a ty mi miejsca nie robisz. Proszę bardzo. Kobitko mała. Opa. Siema. Dwójka widzę. Dwójkę. Sięgam do niej. Wygrzebuję. Zaraz Rafała zostawiam. Ej. Co? Myślałam, że to są dwie jedyne. Nie. To jest siódemka. Dobra, ja mam. Rafał się trochę źle czuje. Znaczy, wiecie, jak kibicowałem Polsce, to się cieszyłem. Nie to, że piłem, żeby nie było. I zdarł sobie głos po prostu. No. I teraz mówi, że może to idzie w stronę zapalenia krtani. Gardła. No bo ja tak mam często, ale no, mniej tak. Mam dwójeczkę. A, ja już prawie otworzyłem. Dobra, trzy, dwa, jeden. Ja mam dzisiaj... O, ja mam... Szuflę z welu. Ulala, bombka jakaś to jest. No to możesz zawiesić na naszej choince. I mam faworina. Roommate! Mama mi krzywdę zrobiła, bo ona wie, że ja nie piję alkoholu. Nie piję alkoholu, Rafał. Zamiana. O nie! Na gorszego dostałam jej niezbyt nie, no dobra, ma. Alkoholowych cukierków. Damy gościom. Psu damy. Nie, psu nie. Ale dobra, to zaraz sobie zjem. Ja go chowam, mama. Tak. Ja nie wiem po co, ale fajne to jest. Ale... Rafał zaraz zawiesi. Ale jeszcze uwaga. Dostałam nam dwójka. Dusiczek, chodź na łóżeczko. Chodź, prezencik będzie. Zobacz, jaki prezencik. Zobacz, Junio. Nie, nie, nie. To jest moje. Zobaczcie, już jest zaciekawiony. Patrz, otwieramy dwójeczkę. Tak, tu, no dokładnie w tym miejscu, gdzie pokazałeś. Uwaga. Co dzisiaj będzie miał piesetek? Naleśniki. Kawanosiki jakieś. Twoli, to jest jad. Dobra, otwieramy test. Poczekaj, Dusiu, poczekaj. Poczekaj. A pokażesz kręcioła na łóżeczku? Kręcioł. Kręcioł. No, ja wiem, że ciężko się robi na łóżeczku, ale kręcioł. Pięknie! Ekstra! Bo bulldogi nie są głupie. Tak, słuchajcie. Tylko właściciele nieodpowiedni. Tak, my na przykład z Juice'a jakoś niespecjalnie, szczerze mówiąc, szkoliliśmy, bo też nie po to kupiliśmy go. Wiadomo, że dla nas ważne były takie komendy typu stop, czy nie wiem, typu zonca, przestań mnie ciągnąć, bo mnie to boli. Takie, żeby jakby nic mi się nie stało i żebyśmy mogli się z nim na przykład na spacerach skomunikować, żeby na przykład na ulicę nie wyszedł. Ja opowiadam, a nie daję sobie, tak? Proszę. Ale powiem wam, że on naprawdę bardzo dużo rzeczy załapuje, kręciła to szybko. W ogóle nawet nie wiem kiedy, sam to zrobił. Tak, tylko że on, wiecie, psy raczej z reguły to jest komenda ruchowa, slash często to są po prostu jakieś pojedyncze dźwięki, tweakery. U niego jest tak, że my w sumie nie musimy mówić słowa, tylko zrobić pokazywać gest. Tak, na przykład siad, to wystarczy, że mu pokażę w ten sposób, że teraz siedzi, to wam nie pokażę. Leżeć, Dziusiu. Leżeć, to po prostu w dół. A nie zrobi tego na łóżku. Bo nie ma tu miejsca. Nie ma jak, spadnie nam, jest! Ale słuchajcie, to jest mały znamiacha. Umie naprawdę wiele rzeczy. Umie prawo, lewo i takie różne komendy właśnie. Prawo Marcina też uczy się. Co? Prawo Marcina. Na TikToku polecamy. Hello! Dobra, nie ma więcej niestety, Junio. A nie, jeszcze nie jadę, jeszcze nie zostawiam Rafała, bo jeszcze mam trochę czasu. Ja teraz lecę faktury wystawiać, bo słuchajcie, są też takie rzeczy biurowe niestety do zrobienia, które zajmują dużo czasu. O, proszę bardzo, Rafał już zawiesił. A Czus szuka smaczków, że może się w łóżku jeszcze zakręciły. Dobra, jestem już w galerii, idę na pewno do Dealsa, a potem widziałam tam gdzieś jeszcze inne sklepy Action.
ale nie lubię sama nagrywać, bo się wstydzę zawsze. Powiem wam, że mega ładne rzeczy są w Sinseju. Albo na przykład te bombki, gdzie ja szukałam ładnych bombek i nie mogłam znaleźć, bardzo fajne. Takie czerwone albo zielone dziadki jeszcze są mega fajne. O, albo te i w spoko cenach, 20 zł taki zestaw. Jeszcze na to patrzę, na taką podstawkę. Muszę pomyśleć, bo nie chcę kupować zbędnych rzeczy. To są rzeczy do sesji, ale potem, żeby się mi przydały w ogóle, więc muszę poszperać, co jest fajnego w sklepach. Myślałam, że mam poduszki takie małe, więc mogę zmienić. I te mi się bardzo spodobały, potem w domu wam je pokażę, jak już je założę i kosztują 17 zł. Ten mi się kubek najbardziej podoba, akurat szukam, ale jest jeden, więc odpada. Jeszcze są takie na przykład. Te są zdecydowanie najładniejsze, ale nie są świąteczne i kosztuje taki 12 zł. Jestem teraz w Teddy, ale też kurczę, te kubki mi tak nie do końca siedzą, a chciałabym, żeby już potem ze mną zostały, a nie były na raz, więc chyba idę szukać dalej. To akurat dosyć fajne, bo wiem, że jest zazwyczaj w środku pianki, ale chyba to nie to. Dlatego taki zestaw kosztuje. Sprawdziłam, 20 zł jak coś. Wróciłam do Sinseya, bo to są najładniejsze te rzeczy, naprawdę. Mam, że takie z gustem, bo na przykład zobaczcie, te choineczki są bardzo ładne. Takie bombki bardzo ładne są. Albo te ozdoby, czy nawet takie drewniane elementy, także zobaczymy, co wybiorę. No nie, jeszcze nie trafiłam na idealne kubki. Niby te są ok, ale bez szału nadal jeszcze. Sinseya jest super dział dla piesków. Często Juice sobie tutaj coś kupuje. Ale nie dzisiaj, bo ma na razie zapas. Pikul już jest tak mocno, jak widzicie, poprzybierany. Ale też jest dużo tutaj kartonów. Dobra, nie będzie to najlepszej jakości ujęcie, ale za 20 minut mam być na przymiarkach w elektrowni po Wiśle. A mi pokazuje, że autobusem, czyli komunikacją miejską jest 50 minut, a taksówką 45. I taksówka kosztuje 100, więc wiadomo, że idę na tramwaj. Ale jestem tak ekstremalnie załadowana. Tu mam jedną torbę do nagrań, tu mam drugą. Ogólnie ozdób mało kupiłam, bardziej właśnie mam tutaj rzeczy, które będą mi potrzebne jutro do nagrań, także tramwaj 3.40, ale muszę dojść do niego i w ogóle będę tak spóźniona, ale no trudno, są straszne korki, a ja chwilkę po prostu musiałam poczekać, żeby pani mi zapakowała prezenty. Teraz zmiana lokalizacji, zobaczę, jak to jest świątecznie, ale byłam przymierzyć spódnicę, którą zamówiłam na wymiar, czy jest ok. I się zaraz zbieram, jadę już do domu. Dobra, jest tutaj nie najjaśniej, to... Nie ma co gadać, ale za to z tyłu jest ze mną choinka, jest pomarańczowe światło, ale musiałabym po prostu rozstawić lampy, a tego nie chcę. Wróciłam do domu, słuchajcie, mam całą tłustą głowę od czapki. I ogólnie strasznie jechałam obładowana z jednej galerii do drugiej, w ogóle w takiej godzinie korkowej i się okazało w ogóle też, że ja dzisiaj chyba dodam tego vloga, jak go nagrywam, albo jutro, ponieważ tak dużo mi się uzbierało materiału, żeby dzisiaj trochę montowałam, że myślałam, że to będą tygodniowe vlogi, a tutaj dwa dni, ale nie chcę też się zobowiązywać, co ile będą filmy, musicie zaglądać, po prostu będą na pewno codziennie kręcone, ale zobaczymy po prostu, co ile będę dodawać. Mam tu sporo rzeczy właśnie na jutrzejsze nagrania dla klienta, jakby mojego, także w ogóle nawet nie będę wam tego pokazywała. Tak mi ładnie panie w sklepie popakowały w ogóle. No i dobra, pokażę wam, co kupiłam. Tak jak mówiłam, ja nie chcę w tym roku szaleć żadnymi ozdobami, żeby tak na siłę kupować bez sensu rzeczy. Dlatego, że po prostu no, w tym mieszkaniu za bardzo nie ma jak tutaj go wystroić. Ale właśnie przez to, że mam bardzo dużo świątecznych współprac, to wynajęcie studia byłoby bez sensu cały czas, bo zazwyczaj trzeba na przykład wynająć na 3 godziny, to przy na przykład 150 zł za godzinę, nagle się robi duży koszt, więc postanowiłam, że właśnie tam w tle zrobię takie mini studio fotograficzne. Pewnie w jutrzejszym filmie wam to wszystko pokażę, właśnie jak będę ozdabiała, bo chcę spakować, a może dzisiaj już nawet zacznę to robić, chcę spakować właśnie z bazy przywiozłam stare kartony jakby ze zwrotów i po prostu zrobię z nich prezenty świąteczne. Kupiłam taki papier właśnie typowo świąteczny, nawet nie mam pojęcia, ile on kosztował, szczerze mówiąc. O, tu jest akurat z Pepco Paragon, bo kupiłam go w Pepco, 2,50 to chyba super cena. I właśnie kupiłam te poszewki, o których wam mówiłam. Jedna kosztowała 17 zł. I ja je tutaj na łóżko po prostu położę. Bardzo mi się podobają, wydaje mi się, że będą pasowały do pieski. Czy dobra. I to są takie reniferki zielone, na takim jakby płótnie klasycznym, więc wydaje mi się, że naprawdę są z gustem, ładne. 17 zł sztuka, nie wiem, czy trochę nie będą za duże do tych poduszek, zaraz to się wszystko okaże, w sensie nawet chyba jutro bardziej, jutro to będę chyba stroiła, ale muszę dosyć wcześnie wstać, żeby wszystko zdążyć zrobić. Kolejna rzecz to z Rossmana.
taka podstawka była na promocji za 10 zł i ona jest taka cała złota w brokat. I dlatego ją kupiłam, bo tutaj fajnie będą wyglądały kosmetyki. Właśnie robię TikToka dla jednej firmy, no i właśnie tutaj jakby na przykład będę tak obkręcać i będą się produkty kręciły albo no nie wiem. No po prostu stwierdziłam, że to jest fajna rzecz właśnie pod kątem nagrań i mojej pracy, jak wiecie tutaj. I w Rossmanie jeszcze przeszłam wszystkie sklepy i na początku mi te kubki spadły w oko, ale chciałam zrobić rozeznanie, czy nie będzie gdzieś ładniejszych. One były na przecenie z 20 zł na 15 i w sumie w Pepco kosztowały 10-12 zł kubki, także wydaje mi się, że to nie jest jakaś taka wygórowana cena. One są takie białe, klasyczne, z taką złotą obwódką tutaj i w takie przepiękne choinki jakby malowane. Takie bardzo klasyczne, nie jest to spełnienie moich marzeń kubkowych, ale nie było ładniejszych, także wydaje mi się, że to jest okej. I słuchajcie, to by było wszystko. Nie kupowałam tych ozdób jakoś tak bardzo dużo. Właśnie zależało mi na tym papierze jakimś fajnym, jakichś poszewkach. Jutro Wam pokażę, jak to będzie, bo po prostu, no serio, nie chciałam szaleć. Rafał jeszcze mnie poprosił, żebym kupiła dwa takie produkty, spray do plam z dezodorantu i potu. I jeszcze wanisz, bo nam się pokończyły takie rzeczy, a u nas cały czas jest w pranie robione. No i tak naprawdę to wszystko, co ja kupiłam. Reszta to właśnie to jest rzeczy do tych nagrań. Także idę wszystko porozkładać. A z Wami tak naprawdę się chyba już dzisiaj będę kończyć, bo też jeszcze chcę zmontować ten film. Jak dzisiaj po prostu ogarnę te ozdoby świąteczne, to jutro już Wam je nagram. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Dawajcie znać, czy chcecie więcej vlogmasów, bo się w sumie podjarałam. Miałam je nagrywać, a jestem taka podjarana. I będzie mi bardzo miło, jak wpadniecie na mojego Instagrama i dacie mi follow, bo jednak bardzo ciężko mi jest odbudować to moje stare konto, które zostało zablokowane. Także będzie mi mega miło, tam o wiele więcej rzeczy się pojawia. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!